W tym filmie zaprezentuję mój podstawowy zestaw ręcznych narzędzi o uniwersalnym zastosowaniu. Są to narzędzia firmy Jonesway o wysokiej jakości, co potwierdza stal CRV, z której są wykonane. Jest to stop ze stali chromowo-wanadowej, dodatkowo hartowanej. Zestaw kluczy nasadowych składa się z 18 nasadek, od 10 do 32. W zestawie są też klucze do wykręcenia świec zapłonowych. Przeduszka długa, przeduszka krótka, przegub na klucz 1/2, pokrętło zwykłe na klucz 1/2, grzechotka 1/2, grzechotka ma rękojeść kompozytową, ponadto jest możliwość zmiany kierunku odkręcania lub zakręcania. W zestawie znajduje się też komplet kluczy impulsowych, 9 kluczy od 1,5 do 10 mm. Klucze umieszczone są w wygodnym i praktycznym uchwycie. Żabka też często się przydaje, jest bardzo wytrzymała. Drugi komplet tej firmy, jakim się posługuje, to klucze płaskooczkowe. Jest ich 12 sztuk, od 8 do 19. Dobrze trzymają się w dłoni oraz są bardzo mocne. Zdarza mi się niekiedy przy odkręceniu zapieczonych śrub zakładać półmetrowe przedłużenie. I klucz wytrzymuje. Dalej w zestawie mam klucze trzpieniowe. Jest do nich przejściówka na 1/2. Torksów jest 7 krótkich i 7 długich. O wymiarach od 20 do 55. Drugie przejście na 3/8 cala, na przykład na małą grzechotkę. Następnie w zestawie znajdują się klucze trzpieniowe spline 12-kątne. Oraz imbusowe sześciokątne. I tak jak poprzednio, krótkie oraz długie. W zestawie znajduje się również 8 śrubokrętów. 4 gwiazdkowe i 4 płaskie. Różnej wielkości. Śrubokręty płaskie mają wstawki na rękojeści czerwone, natomiast śrubokręty gwiazdkowe, wstawki te mają niebieskie. Doskonale też sprawdzają się klucze oczkowo wygięte, jest ich 8 sztuk, o wymiarach od 6 do 22. Jak było widać, wszystkie klucze znajdują się w specjalnych pojemnikach, które bardzo ułatwiają pracę i pomagają w utrzymaniu porządku na miejscu wykonywania naprawy.